Piątek, 4 kwietnia, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym programie... Remont czy odkrycia archeologiczne? Zapewne jedno i drugie. Obok robotników przy remoncie Chrobrego pracują też archeolodzy. Kto najciekawiej opowie o postaci z przeszłości? Zapewne aktor. W gimnazjum nr 5 gościł Piotr Machalica. W wydaniu powiemy też o zaskakującym rachunku, opiewającym na grosz. Zachęcimy do obejrzenia dwóch wystaw, fotograficznej i malarskiej. A na koniec gratka dla detektywów ceniących spryt i sprawność, czyli o nowej grze miejskiej organizowanej przez Harc. Zaczynamy od niezwykłego znaleziska, jakie odkryto podczas remontu pierwszego liceum ogólnokształcącego. To było niemal do przewidzenia, że podczas prac przy odsłonięciu fundamentów budynku Chrobrego robotnicy natkną się na pozostałości fragmentów murów miejskich. Archeolodzy nie mają wątpliwości. Część z podpór odkrytych fundamentów to zabytkowe mury. W trakcie badań na dziedzińcu liceum Chrobrego zostały odkryte i relikty murów obronnych, na których częściowo jest wsparty główny budynek liceum, oraz zabudowa wnętrza miasta, tego kwartału Bramy Krakowskiej. Ale podczas prac nie tylko odkryto fragmenty murów. Archeolodzy znaleźli też kilka ciekawych, zabytkowych okazów. Do tej pory rzeczywiście już mamy bardzo dużo, to już jest kilka tysięcy fragmentów naczyń ceramicznych, szklanych, są także wyroby metalowe, no i oczywiście bardzo ładny zespół kafli piecowych ze schyłku XV, ale głównie z XVI i XVII wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że wykopy przy fundamentach sięgną 5 metrów w głąb ziemi, to archeolodzy liczą, że coś ciekawego jeszcze się znajdzie. Sporo emocji wywołało odkrycie okrągłej budowli. Spodziewano się, że jest to jakaś zabytkowa studnia. Jednak zapał ostudzono. To budowla sięgająca zaledwie XIX wieku i jest to prawdopodobnie pozostałość po szambie. Chrobry nie tylko jest miejscem odkryć. Dla dyrektora liceum najważniejsze jest to, że budynek przechodzi renowację. Te prace naprawdę mają bardzo istotne znaczenie. No przepraszam, ja porównam do dziurawych butów, tak? Naprawdę ciężko być zdrowym, jeżeli te buty są dziurawe i ciągle przesiąkają. Przypomnijmy, w ramach inwestycji oprócz izolacji fundamentów remont przejdzie dach. Wymienione zostaną także obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Założone zostaną nowe okna i drzwi. Remont przejdzie także okratowanie okien oraz murowane ogrodzenie. Ponadto inwestycja obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymianę instalacji odgromowej. Całość zwieńczy remont elewacji i położenie nowej nawierzchni parkingu oraz chodników. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na koniec września 2014 roku. Koszt inwestycji to 2 milion 616 tysięcy złotych. Remont wykonywany jest w ramach projektu Trakt Wielu Kultur 2. Całkowity koszt to 23 miliony złotych, z czego magistrat pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Z liceum przenosimy się do gimnazjum nr 5, gdzie nietypowo obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Gościem specjalnym był Piotr Machalica. Jak uczyć o patronie szkoły? Być może książki to atrakcja, ale kiedy o bohaterach sprzed setek lat opowiadają osoby znane ze szklanego ekranu, to już co innego. To jest, myślę, dobry sposób, bo dużo ludzi przyciąga takie spotkanie z aktorem. Można by było jakąś też prezentację na jego temat, czy jakąś wystawę zrobić. No, aktor przyjedzie, będzie czytał kroniki Kopernika, no i na pewno nasi uczniowie się też dużo dowiedzą o Koperniku i też goście, którzy przyszli do naszej szkoły. Zapraszając do siebie ludzi sławnych, którzy opowiadają o Koperniku. Oto w ten sposób od kilku lat Dni Patrona w gimnazjum nr 5 stają się prawdziwą gratką. W tym roku gwiazdą spotkania był Piotr Machalica. Właśnie jadąc tu myślałem sobie o tym, że tak naprawdę ja wolałbym posłuchać ich. Jak oni odbierają ten świat, jak oni się w tym świecie czują. Jak oni się czują tu, u siebie, w domu, w szkole, w tym mieście. To mnie bardziej interesuje niż to, że ja im będę opowiadał jakieś historyjki. Pomysł, by w ten sposób obchodzić Dni Patrona Szkoły, powstał kilka lat temu. Autorem scenariuszy i reżyserem spotkań jest Wiktor Szczepanik, nauczyciel z gimnazjum. O Koperniku opowiadali już m.in. Marek Siudym czy Olaf Lubaszenko. Łatwo jest zaprosić gwiazdę?
Łatwo i niełatwo. Czasami przypadek decyduje. No, w przypadku dzisiejszego gościa, po prostu byłem akurat w Sopocie. Pan Machalica przez 4 dni występował w Teatrze Agnieszki Osieckiej i miałem okazję z nim bezpośrednio porozmawiać, przyjął zaproszenie, także w tym przypadku nie było problemu, ale bywają różne sytuacje, gdzie faktycznie trzeba sporo zabiegów tutaj poczynić, żeby po prostu zaprosić aktora. Oczywiście podczas takich spotkań twarzą w twarz z aktorem nie może zabraknąć pytań o karierę. A na pytania piotrkowskich gimnazjalistów aktor odpowiadał chętnie. W ten sposób połączono dni patrona szkoły i obchodzony 27 marca Dzień Teatru. Zmieniamy temat. Nikt z nas nie lubi dostawać rachunków. No chyba, że trzeba zapłacić tylko 1 grosz. Taki rachunek otrzymał pan Dariusz. To kwota karna za nieterminową wpłatę lutowego abonamentu telekomunikacyjnego. Zaskoczenie, śmiech, a później odrobina irytacji. To uczucia, jakie na Dariuszu wszelakim wywarł widok faktury telekomunikacyjnej. Czarno na białym, do zapłaty bagatela 1 grosz. Może i ktoś by się z takiego rachunku ucieszył, ale abonent z Piotrkowa szybko zaczął liczyć koszty wystawienia rachunku. Koperta kosztuje minimum, tutaj ta koperta, minimum 10 groszy. Minimum, mówię, 10 groszy. Amortyzacja drukarki i komputera, wynagrodzenie obsługi. Do tego papier, do tego tusz. Do tego trzeba dodać koszty opłacenia faktury. W punktach koszt wpłaty 1 grosza może sięgać nawet 3,50. Piotrkowianin w firmie telekomunikacyjnej ma telefon i internet. Przyznaje, zdarzają się nieterminowe opłaty. Ostatnio regulował karę w wysokości 90 groszy. Myślał, że sprawa na tym się skończy. Jednak firmie nadal brakowało grosza. Ktoś tu nie myśli, grzmi ojciec pana Dariusza. Uśmiałem się niesamowicie i właśnie też posukałem się w głowę, że nie przerzucili na następny miesiąc. No taka sprawa jest, taka prawda jest, no bo tak jest, że ktoś naprawdę ma kłopoty z myśleniem. Wystawienie takich faktur nie jest ani logiczne, ani ekonomiczne, ale choć logiki i ekonomii w tym brak, to wszystko jest zgodne z prawem, mówi rzecznik konsumenta. Takie sytuacje zdarzają się. Różne firmy mają systemy rozliczeniowe, okresowe, które naliczają automatycznie faktury i te faktury są wysyłane do klientów. Zazwyczaj ten 1 grosz wynika z jakichś opóźnień w płatnościach dokonywanych wcześniej. Jak dostaniemy taką fakturę, no niestety, jeżeli należność jest wyliczona prawidłowo, to jesteśmy zobowiązani ten 1 grosz zapłacić. Pan Dariusz rachunek zapłacił, ale żeby nie tracić na opłatach, grosz wpłacił w punkcie obsługi klienta firmy telekomunikacyjnej. A skoro mówimy o pieniądzach, to jutro Urząd Skarbowy zaprasza na dzień otwarty. Fiskusa będzie można odwiedzić w godzinach od 9 do 13. A teraz kilka słów o kulturze. Adam Różycki i Adam Rzepecki, drogi wyjścia i dojścia. Czyli fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968-2014 można oglądać w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. Andrzej Różycki i Adam Rzepecki. Twórczość obu artystów, ciągle młodych duchem, pełna jest swoistej, rubasznej ironii wobec życia. O ironio, ta odnosi się do czasów epoki Edwarda Gierka i stanu wojennego. Ujęta twórczym nerwem Różyckiego i Rzepeckiego okazuje się czasem nie aż tak siermiężnym, ale czasem zabawy, choćby tej artystycznej. To twórczość nie dla mas, próbowali przekonać podczas otwarcia piotrkowskiej wystawy. Bardzo często tak właśnie było, że te prace, które powstawały, no myśmy ich nawet nie traktowali jako dzieła sztuki, jako coś, co robimy dla siebie i żeby pokazać przyjaciołom. Na przykład dla mnie zrobienie czegoś i pokazanie Andrzejowi, to kiedy powiedział choć słowo albo dwa dobre, to był wielki zaszczyt. Ale prace nie zawsze stricte fotograficzne przedstawiają u obu twórców wiele obszarów interpretacyjnych. I na ten niestandardowy i indywidualny odbiór są właśnie nastawieni. Gdybym miał powiedzieć, że trzeba tak to odbierać, czy nie, a jeszcze bym pomyślał, że na przykład wracając do stanu wojennego, że ten stan wojenny się skończy, że się
tak skończenie inaczej, to jest nieprzewidywalna sytuacja. Dziś fotografia artystyczna przeżywa kryzys, zaznaczał podczas wernisażu Andrzej Różycki. Spowodowany jest on szeroką dostępnością do aparatu, za pomocą którego można wykonywać zdjęcia i nazywać się artystą. Dlatego twórczość Różyckiego i Rzepeckiego, ciągle młodych duchem, wykracza poza artyzm. Natomiast w małej galerii można oglądać pracę Anny Tomczyk. To zestaw obrazów wykonany na przestrzeni kilku lat. Prace odzwierciedlają prozę życia i sferę marzeń oraz fantazji. Najstarsze obrazy to twórczość realistyczna. Ta jednak z czasem ustąpiła fantastyce i abstrakcji. I to są właśnie nurty, w których utrzymane są prace. Ponieważ poprzednie wystawy, które organizowałam, odbywały się bez wernisaży. Po prostu jako szara, skromna myszka wieszałam obrazy i uciekałam, pozostawiając wydanie opinii na temat wystawy gościom, którzy mogli się wypowiedzieć w kronice, która jest tutaj dla Państwa dostępna. Podczas piotrkowskiego wernisażu swoje wrażenia z wystawy można było wpisać do kroniki prowadzonej przez artystkę. Na koniec coś dla detektywów, czyli o nowej grze miejskiej organizowanej przez Harc. Rok temu gracze zostali przeniesieni do roku 1929, kiedy to prezydentem Piotrkowa był Kazimierz Schmidt. Wehikuł czasu pozwolił im na spotkanie z ówczesnym włodarzem miasta. Doszło jednak do strzelaniny i porwania. Gdzie ukryto Kazimierza Schmidta? Zagadkę musieli rozwiązać zawodnicy. Aby dojść do prawdy, musieli przemierzyć spore odległości i niejednokrotnie rozmawiać z mocno szemranym towarzystwem. Trzeba szukać łącznika. I od łącznika można dostać zdjęcie Kazimierza Schmidta, inaczej nie dostaniecie ode mnie żadnych informacji. W tym roku smykałka detektywistyczna, spryt i sprawność w wyciąganiu informacji przydadzą się na kolejnej grze miejskiej. Tym razem gracze przeniosą się do Piotrkowa do czasów II wojny światowej. Trafią do getta, schronu przeciwlotniczego, Arbeitsamu czy wezmą udział w konspiracji. Zapisy do tegorocznej gry miejskiej trwają do 8 kwietnia. Regulamin i karty zgłoszenia są na stronie harc.com.pl. Gra miejska za tydzień, a w niedzielę będzie można wziąć udział w niezwykłym happeningu. Zapraszamy na happening z okazji setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmińskiego w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 w programie fotograficzne interpretacje jego obrazów, malowanie na żywo oraz piknik. Zapraszamy wszystkich również w Stojach z Epoki. W niedzielę o godzinie 16:00 na Skwerze Chełmońskiego. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam na magazyn Verbum oraz kurs na kulturę. Do widzenia. Moi kochani, witam Was serdecznie w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Powoli przybliża się czas Paschy, czas radosnych świąt. To już będzie piąta niedziela Wielkiego Postu. Czas Wielkiego Postu to jest dobry czas na refleksję, na zamyślenie, ale także czas na pojednanie z Bogiem. Dlatego tym razem stoję obok konfesjonału, bo to jest miejsce szczególne, gdzie dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem poprzez posługę kapłana, czyli poprzez spowiedź. W tę piątą niedzielę usłyszymy Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Pan Jezus z opóźnieniem przybywa. Okazuje się, że Łazarz już od 4 dni spoczywa w grobie. Wszyscy są przerażeni, smutni, płaczą, bo odszedł ktoś bardzo ważny, ktoś dla nich bardzo bliski. I Pan Jezus włącza się w ten smutek, w ten płacz, ale też przynosi orędzie, moc Bożą, która potrafi wskrzesić do nowego życia. Łazarz zostaje przywrócony do życia. To fizyczne przywrócenie do życia Łazarza jest dla nas symbolicznym przywróceniem naszego ducha do życia.
Gdy patrzymy na małe dziecko, widać w nim taki błysk w oczach, można powiedzieć błysk życia, ale z czasem, gdy dziecko dorasta, ten błysk w oczach gdzieś ucieka, gdzieś ginie. Zamiast radości w sercu czasem przychodzi smutek, przygnębienie, nawet w jakiś sposób jakaś depresja, czy zniechęcenie, czy niechęć do życia. Różne są powody, różne są przyczyny, gdybyśmy pytali, dlaczego tak się dzieje. Czasem jest to trudne dzieciństwo, trudne wychowanie, trudne relacje, trudne doświadczenie życiowe. To wszystko, te wszystkie powody są jakby różne i one mogą nas przymykać, zamykać, jakby chować do takiego grobu. To pierwsze czytanie, które usłyszymy w tę niedzielę, zachęca nas do wiary, że Pan Bóg przychodząc może nas wydobyć z takiego grobu, może na nowo otworzyć nasze serce, może przywrócić radość, szczęście, pokój do naszych serc. Pomocą oczywiście w tym są rekolekcje wielkopostne, pomocą jest sakrament pojednania, ale od wielu lat w Piotrkowie jest też jeszcze jedna taka forma pomocy, to jest msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Ona jest tutaj w naszym sanktuarium już od wielu lat, w drugi wtorek miesiąca i zapraszam, jeśli ktoś chciałby dłużej się pomodlić, zaczniemy o godzinie 18:00 modlitwą różańcową, 18:30 będzie msza święta, a później długa adoracja i możliwość podejścia bardzo blisko, by prosić Jezusa też dla nas samych i dla innych o łaskę uzdrowienia. Jak mówi przysłowie, kwiecień potrafi być i pełen zimy, i pełen lata, ale można, jak się okazuje, utrafić i wypić pyszną wiosenną kawę w sercu urokliwego Piotrkowa Trybunalskiego. Ja wcześniej zapraszam jednak na skorzystanie z oferty kulturalnej. Przygotowałem ją dla Państwa na koniec. Natomiast na wstępie, w środku i na zakończenie garść wspomnień. Kurs na kulturę. Zapraszam. Mnie tu naprawdę dobrze, szanowni Państwo, zarówno ze względu na fakt, że z Państwem po raz kolejny po 2 tygodniach mam przyjemność, ale również dlatego, że warunki zewnętrzne rozpieszczają. Rozpoczniemy dziś od spotkania z amatorami i to niezwykle zdolnymi. AMOK to skrót od zdania, a w czwartek Miejski Ośrodek Kultury. To także cykl artystycznych spotkań, których główną napędową siłą jest właśnie siła amatorów. W AMOK-u bowiem może wziąć udział każdy, kto jest zdolny i ma coś ciekawego do powiedzenia, nawet do zaśpiewania. Tak było ostatnio, kiedy swe zdolności muzyczne po raz kolejny odkryli przed nami m.in. Olga Lisiecka i Mateusz Żerek. W naszym programie nie może zabraknąć młodych i zdolnych. 20 marca scenę Miejskiego Ośrodka Kultury opanowali młodzi artyści. AMOK należał do Olgi Lisieckiej i nieco odmiennego stylistycznie zespołu. Ona delikatna, eteryczna, ale zarazem silna. Swoim wokalem niemal oplatała słuchacza, snując opowieść o miłości, tęsknocie, a także o szczęściu. Oni to wulkan scenicznej energii, płynącej nie tylko z ich gardeł, ale i instrumentów. I mocnego rocka, który pokochali. Te dwa bieguny na scenie czarowały i walczyły o sympatię widza. Chociaż wiatr już tuli mnie i usiadłbyś na piasku gdzieś. Raczej mężczyźni. Ja jestem bardziej, jeśli chodzi oczywiście o występ na scenie mężczyzn, to bardziej rockowo. Mi kobieta. O jedni i drudzy, bo znam obojga i naprawdę są wspaniałymi muzykami. Także no nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu są bardzo dobrzy w tym co robią.
Muzyczna potyczka nie miała tym razem zwycięzcy. Był remis, ale nie o walkę chodziło, bo to przecież żaden konkurs, tylko prezentacja talentu w ramach otwartej sceny Miejskiego Ośrodka Kultury. Sukcesem było zadowolenie widzów i możliwość zaprezentowania swojego talentu. Za chwilę nieco więcej o teatrze. Póki co miłośnikom tej sztuki prezentuję premiery kwietniowe, na które zapraszam do łódzkich teatrów. Tak oto 5 kwietnia w Teatrze Studyjnym Leons i Lena według sztuki Georga Büchnera. Jest to spektakl dyplomowy studentów 4 roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej. 26 kwietnia zapraszam do Teatru Powszechnego na premierę monodramu Czad. Zaś 29 kwietnia bardzo ciekawa sztuka, która mówi o pokoleniu plus 60, Pękająca torba papieru. Tych z Państwa, którym jednak daleko do Łodzi, zapraszam szczególnie do Piotrkowa, do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie na deskach teatralnych 27 i 28 kwietnia Rewizor Mikołaja Gogola, oczywiście sztuka Teatru Jaracza w Łodzi ze świetnymi kreacjami aktorskimi Mileny Lisieckiej i Mariusza Jakusa. My teraz szybciutko zmierzamy o tam, do Ośrodka Działań Artystycznych. Karton, pędzel i kolorowe farby, a przede wszystkim dziecięca wyobraźnia. Tak powstawał kosmos, a dokładnie mówiąc jedna z jego planet, planeta 10. To są jak gdyby dwa wątki tych warsztatów. Jeden właśnie polegający na przekazaniu takiej wiedzy malarskiej, różnorodności technik malarskich, narzędzi, podstawowej wiedzy o kolorze, o budowie obrazu, a z drugiej strony mają obejrzenie wystawy ma pobudzić wyobraźnię, uruchomić ją, no i później, żeby ta wyobraźnia zadziałała przy tworzeniu pracy. Kosmiczne warsztaty były dopełnieniem wystawy Albertyny Kacalak Cząstki elementarne. Poprzez zabawę najmłodsi uczyli się, jak zbudowana jest praca malarska, jak dzielić płaszczyznę i zestawiać kolory. Dzieci tworzyły własne planety, gdzie musiały narysować linię horyzontu i jej ukształtowanie. Nasza praca przedstawia planetę 10. Wpadliśmy na ten pomysł, gdy ostatnio oglądaliśmy film pod tytułem Kosmici atakują naszą planetę. Tutaj na niebie widać zaćmienie Słońca i stworki, które idą do swojego władcy. Planeta 10 jest kosmicznie zwariowana. Co to znaczy kosmicznie zwariowana? No, że tam mieszkają różne stworki, świat jest cały kolorowy. Tutaj na przykład widać duchy. W warsztatach wzięło udział 100 dzieci z piotrkowskich szkół podstawowych oraz świetlic. Ostatnio głośno o pewnej parze. Po sukcesie Ernesta Staniaszka o tytuł najlepszego głosu walczą kolejni piotrkowianie, Kasia Kołodziejczyk i Wojtek Baranowski. Obojgu życzę sukcesów i zapewniam oboje, że trzymamy kciuki. No, najpierw kciuki, a potem brawa, tak jak w teatrze. A skoro o teatrze mowa, to zapraszam na relacje z obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru i zachęcam Państwa do wspierania i Kasi, i Wojtka. Dla jednych pasja, dla innych sposób na życie lub odskocznia od codzienności. Scena i teatr przyciąga wielu piotrkowian. Miłośnicy tej sztuki 27 marca obchodzili swoje święto, oczywiście w Miejskim Ośrodku Kultury. Dla miłośników tej sztuki piotrkowskie zespoły przygotowały teatralną ucztę. I nie używali słowa przeciwne w odniesieniu do płci. Przeciwne. Przeciwne. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się młodzieżowe grupy teatralne MOK i Stowarzyszenia Busola. W zakątku Antidotum oraz Gambicie, sami pasjonaci teatru, dla których jest on czymś więcej. Mnie teatr osobiście dał dużą pewność siebie, odwagę, żeby mówić coś na scenie, pokazać też swoją osobowość. Stanie się częścią teatru to dla młodzieży szansa na samorealizację i rozwój, mówią instruktorzy teatralni. To miejsce dla ludzi śmiałych i nieśmiałych, bo teatr poskramia i wyzwala emocje. Poprzez teatr, poprzez sztukę młodzież na pewno szybciej i lepiej się rozwija, ponieważ doświadczają czegoś, czego na co dzień nie mogą doświadczyć. Kultura poprzez sztukę.
Dla młodych ludzi teatr to pasja, życie i drugi dom. Gdyby go nie było... To by było nudno, bardzo nudno. Przynajmniej w moim wypadku tak by na pewno było. Stać się człowiekiem teatru? W Piotrkowie to możliwe. Miejsc, w których dzieci, młodzież, a nawet i dorośli mogą stać się jego częścią, jest dużo. Piotrków jest bardzo dobrym miejscem dla teatru, szczególnie amatorskiego, ale myślę, że nie tylko. Jest środowisko teatralne. W samym Miejskim Ośrodku Kultury jest 6 teatrów, do których zresztą bardzo zapraszamy. Dzisiaj pokazały się 2 mokowskie teatry i 1 ze Stowarzyszenia Busola. Są to młodzieżowe teatry, ale mamy również dziecięce teatry i teatr dorosłych. Dzień Teatru świętowano również w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Tego dnia na scenie zaprezentowały się młodzieżowe grupy teatralne działające w ośrodku oraz kabaret dorosłych Trzeciaki. Występy dla młodzieży w teatrze to jakby danie sobie szans na kilka żyć. Aktor wciela się w różne role, w różne postacie. W jednym przedstawieniu gra kogoś innego, w drugim i w trzecim i tak jakby jest, na scenie staje się kimś innym. Akurat u nas życie bohaterów jest bardzo krótkie, dlatego że ja jestem w grupie kabaretowej, w związku z tym skecze są krótkie i trudno dłużej żyć daną postacią, z tego względu, że na każdą okoliczność przygotowujemy po prostu nowy zestaw skeczów. Podczas Święta Teatru w Ośrodku Edukacji Artystycznej można było zobaczyć 2 jego oblicza. Młodzi aktorzy pokazali tę liryczną stronę sztuk teatralnych, dorośli postawili na śmiech, prezentując teatralną formę komediową w skeczach sytuacyjnych. Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od kilku lat, właśnie w kwietniu, scena Miejskiego Ośrodka Kultury kipi od barw, energii, dźwięków, muzyki i ilości uczestników. Mowa o Festiwalu Twórczości Przedszkolaków, który właśnie dobiegł końca. Za chwilę poznają Państwo tych najlepszych, chociaż tak naprawdę wśród dzieci nie ma lepszych i gorszych, wszyscy są laureatami, ale zobaczą Państwo, że mam rację, że dzieci to niewiarygodna siła. Fantazja. W środę i czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury można było podziwiać prezentacje najmłodszych. Przedszkolaki miały swój dzień, a to wszystko za sprawą Festiwalu Twórczości Przedszkolaków Fantazja. A fantazji dzieciom nie brakowało. Można było zobaczyć kopciuszka, wodne stworki, delfinki, udać się na sabat czarownic, dowiedzieć się, co będzie modne tej wiosny. A zabawę na dobre rozkręciły smerfy.
jeden z popowych wokalistów polskich śpiewa Ja tu zostaję. Dołączam się, bo ja tu dzisiaj zostaję i Państwa również zapraszam na spacer po, jak się okazuje, kwietniowo-słonecznym Piotrkowie. Zapraszam jednak wcześniej bądź później na skorzystanie z naprawdę bogatej, kulturalnej oferty miasta. Za chwilę na planszach zapowiedzi. Proszę przeczytać, zastanowić się i wziąć udział. My widzimy się za 2 tygodnie. Przypominam jednak o konkursie czytelniczym do wygrania najnowsze przygody Bridget Jones, a pytanie brzmi, jak nazywa się mąż Bridget Jones? Czekam na odpowiedzi jeszcze 2 tygodnie. kultura@telewizjapiotrkow.pl. Do rozlosowania nie tylko ta, ale i inne książki, bo za 2 tygodnie właśnie w strefie książek się widzimy. A póki co, udanego weekendu. Do zobaczenia choćby na rynku. 5 kwietnia. Miejski Ośrodek Kultury. Ogólnopolski konkurs recytatorski. Zapraszamy o godzinie 9. Również 5 kwietnia w Muzeum w Piotrkowie. Dni Muzyki Kameralnej. Koncert piosenek Anny German rozpocznie się o godzinie 18. Tego samego dnia w klubokawiarni Ormianin. Wieczór z tekstami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Marcina Januszkiewicza. Początek o godzinie 20. 27 kwietnia zapraszamy na spektakl Rewizor w Miejskim Ośrodku Kultury. Godzina 18. We'll be right back.